często jest tak w weekendy w sezonie letnim, właśnie czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, że jak się otworzy okno, bo jest gorąco, duszno w nocy, szczególnie jeszcze jak światła są włączone, to w tej nowej części parku nad Potokiem Jabłonieckim, a szczególnie bloki, tak jak mój piąty, następne szósty, siódmy, no nie da się spać przy otwartym oknie, bo są wrzaski do samego rana, imprezy, libacje tam są. Nawet jak przyjeżdża patrol policji czy straży miejskiej, to ci ludzie się chowają, później wracają. Rano tam jest wysypisko śmieci. Prosili mnie mieszkańcy, żeby to zwrócić uwagę też, że nawet matki z dziećmi czy ludzie, którzy ćwiczą na tych siłowniach zewnętrznych, mówią, że często po takich imprezach te urządzenia, czy na placu zabaw dla dzieci, czy te urządzenia na siłowniach zewnętrznych są wybrudzone po prostu przez tych pijących alkohol. Gorzej jak to jest, za przeproszeniem, wymiociny, ale zdarzają się też odchody, a jak nie odchody, no to jest to niestety posmarowane jakimiś klejącymi jedzeniem, wylane piwo, to śmierdzi. Owszem, ja wiem, że panowie i panie z CUMO to sprzątają, ale szczególnie to się dzieje w weekendy. No i nasz komfort życia też się psuje, bo z jednej strony mamy urządzenia pod nosem, z których skorzystać na przykład w sobotę czy w niedzielę nie możemy, bo są oblane piwem na przykład, czy innym alkoholem. No i tak samo te rzeczy, jak się wyłącza światło, oczywiście panie burmistrzu, my doceniamy oszczędności, ale kwestia taka, że na przełomie roku, dokładnie w pierwszych dniach tego roku, ale to się działo w przerwie świątecznej, nasz blok piąty został zdewastowany właśnie z powodu wyłączenia światła. Ktoś sprayem porysował wielkie napisy, tu część z państwa radnych widziała te napisy, w innym części miasta też powstały, była policja, dochodzili, stwierdzili, że mała szkodliwość społeczna, nie znaleźli świadków, myśmy musieli sobie zamalować na swój kosz, bo z innych bloków mówili, że wulgarne napisy gorszą dzieci, no ale myśmy je napisali, nie. Natomiast w innych częściach miasta te napisy są dalej, nikt ich nie usunął, myśmy usunęli. I to się stało dlatego, że było światło włączone. To się stało w godzinach po 24, a przed 5 rano, kiedy się ponownie, czy tam 4:30 włączyło oświetlenie, mimo że są kamery na blokach, to jeszcze zrobiły osoby zamaskowane, więc nie dało się tego dojść. Ja wiem, że państwo też w mieście, jak są dewastacje w parku, czy w innych miejscach, jak kamery są, to próbujecie identyfikować, czasem się daje sprawców, no ale czemu na przykład mienie wspólnot, jak jest zdewastowane, wspólnot mieszkaniowych, jakoś policja nie jest w stanie dojść, albo się okazuje, że monitoring, gdzie mamy bardzo dobre kamery, jednak coś jest nie tak, coś tego, no nie da się dojść do tego. I też kwestia taka, której pan burmistrz, ale też pan burmistrz Zoń mówili ostatnio na zebraniu osiedlowym, ale panie sąsiadki prosiły, żeby to zapytać panów burmistrzów, ponieważ obiecali, szczególnie pan Zoń obiecał, bo była kwestia oczywiście toalet w parku, czy w ogóle toalet w mieście. No, nie o to chodziło, bo kwestia została wytłumaczona, że jest toaleta w Buzodromie, jest toaleta na parkingu Świętego Krzysztofa, jest toaleta przy tam wyjściu z parku przy remizie nowej, ale kwestia była, że pan Zoń powiedział, że w ciągu kilku dni nastąpi montaż szczałek czy drogowskazów, gdzie są te toalety, żeby ludzie przyjeźdźni, turyści, ale też miejscowi wiedzieli, że można iść. Pan Zoń powiedział, że te szczałki są zrobione, pan burmistrz przytaknął, poczekajcie kilkanaście dni. Minęły 2 miesiące od zebrania osiedlowego. Ja wiem, że to nie jest raport za tamten rok, no ale panowie burmistrzowie obiecujecie takie rzeczy naszym mieszkańcom. Tu jest kolejny przykład. Nie ma tych oznaczeń, chyba że ja ich nie widzę, a chodzę po parku, chodzę po mieście. I właśnie mieszkańcy proszą, że oczywiście są zadowoleni z dużych inwestycji, z mniejszych, ale takie obniżenie komfortu życia właśnie przez uciążliwych, czy młodzież, czy inne osoby starsze tam pijące, czy nałogowych alkoholików, pijaków w mieście, to ma wpływ i to się nie stało w ostatnich tygodniach. To się działo w poprzednim roku, 2 lata temu i ten problem narastał. Oczywiście państwo jako radni prosicie policję, dajecie środki, są zwiększone patrole, Straż Miejska też zwiększyła patrolowanie, ale godziny nocne, właśnie wtedy, gdy jest światło wyłączane, są bardzo uciążliwe dla nas mieszkańców. Wiem, że są inne też ważne rzeczy w mieście, ale tu naprawdę, jeśli takie rzeczy, oprócz tych wyliczeń pieniędzy, ile zostało wydanych, co się poprawiło, takich wymiernych, no też dla nas mieszkańców ważne jest to, że myśmy mieszkali od lat, nikt z nas nie chce się wyprowadzać, za przeproszeniem, jak tu panowie mówili, na wieś. Zaakceptowaliśmy to, że nastąpią zmiany, no ale pewne rzeczy, no też jako władze miasta, którzy tu w imieniu
właśnie wszystkich zainwestowaliście, no prosimy o jakąś pomoc. No, może by pan burmistrz na przykład kiedyś przyszedł do kogoś na noc, spędził miły wieczór, a osobiście zobaczył, co się dzieje w tej nowej części parku po wyłączeniu świateł. No to trochę śmiesznie to brzmi, ale naprawdę, panie burmistrzu, są dni takie jak weekendy w okresie letnim, że naprawdę tam jest i głośno, i może starsze osoby się boją wyjść nawet z psem. I to są osoby przyjezdne. Naprawdę proszę zobaczyć, z jakimi rejestracjami samochody parkują przy korcie tenisowym czy przy basenie odkrytym. I te osoby o godzinie 3-4 wyjeżdżają. I to nawet czasem można poznać też przechodząc tam, że tych osób, które siedzą, ale ktoś tam ma komórkę włączoną, to nie są osoby z naszego osiedla, to nie są osoby w znacznej części z miasta. Będę to kończył, natomiast tak jak mówię, no, jesteśmy jako mieszkańcy wdzięczni, ale są rzeczy, których na pieniądze się nie da przeliczyć, a pewne sprawy, ten komfort życia się przy okazji pewnych spraw polepszenia pomniejszył. I na te dwa pytania o gminną ewidencję i o te oznaczenia toalet, co pan burmistrz mówił i byli tu świadkowie, między innymi trójka naszych radnych z osiedla. Czy ta sprawa, mimo że to nie dotyczy raportu, czy jest pan w stanie to odpowiedzieć? Dziękuję bardzo, przepraszam, że to tyle czasu. Dziękuję bardzo, panie Karol. Proszę bardzo. Proszę państwa, może zacznę od końca, od tego, co było na końcu. Powiem tak, że moja żona się nie zgadza na to, żebym sypiał poza domem, chyba że muszę w delegację gdzieś wyjechać. To tyle w kwestii spania poza domem. Natomiast jeżeli idzie o toalety, no proszę państwa, są toalety. Jest toaleta w muzeum, jest toaleta za muszlą koncertową, są toalety przy basenie, które tam, jak zaraz będzie otwarty wodny plac zabaw, będą otwarte. Czy wreszcie tam przy ulicy Zygmunta Augusta. Kłopot jest cały czas jeden, bo wszystkie te toalety można by naraz otworzyć i żeby one cały czas były otwarte i żeby wszyscy mogli z nich korzystać. Tylko jak to zrobić, żeby ludzie korzystali z nich tak, jak powinni korzystać? Tu jest problem. Ja wiem, że jest, tylko no. No. Obiecywał pan drogowskazy, strzałki, jasne, że to rzekomo są zrobione, no. A druga, no tak, sprawa ewidencja. Tylko jak zrobimy, postawimy strzałkę, a ta toaleta nie jest otwarta, no to jest dziwna sytuacja. Nie, pan wtedy zgłosiłby, że no postawiliście strzałki, ale co z tego, jak ktoś tam doszedł i drzwi były zamknięte. No więc taki sam, to jest ten generalny problem, proszę państwa, żeby ludzie właściwie korzystali z tego, co jest. I teraz pewne rzeczy udało się zlikwidować. Widzimy, że muszla już nie jest malowana, opisywana. Opisali teraz ostatnio? No, ale czy były zdewastowane ławki w parku? Złapaliśmy tych, co dewastowali, musieli naprawić, uspokoiło się. Ale proszę państwa, sam pan powiedział, że światło było przy blokach zgaszone, ale i tak oni byli w kominiarkach, no więc to by nic nie dało. Wiemy, jak było z kradzieżą telefonu w rynku, co z tego, że był monitoring w sklepie i w sklepie światło nie było zgaszone, jak i tak się ich nie dało zidentyfikować, tablice mieli zmienione. No ci, co idą na takie rzeczy robią, no też kombinują, jak to zrobić, żeby nie byli zidentyfikowani, żeby nie byli schwytani. I to jest problem olbrzymi, to jest problem olbrzymi. Wiele rzeczy mogłoby wyglądać inaczej, gdyby ludzie postępowali inaczej. Są dziury w drodze, mieszkańcy przychodzą, naprawcie dziury, bo nie możemy jeździć, bo się zawieszenie niszczy. Naprawimy drogę najpóźniej za 2 tygodnie, a najwcześniej to po tygodniu. Już ci mieszkańcy są, żeby zrobić progi, gdzie wiadomo, że progi tak samo niszczą zawieszenie. Tylko jak to zmienić?